Cześć, witajcie z tej strony Jacob, witam was w kolejnym odcinku losowych składów na moim kanale. Zasady, jak zawsze, losujemy sobie karty. Widziałem, że chyba podoba wam się to, że losuję złote karty. To dzisiaj zrobimy dwie złote, jedną srebrną i gwarantowany jeden inform. Nie oczywiście w tych wylosowanych, jeżeli nie będzie w tych wylosowanych informa, to po prostu jakoś go tam wsadzę, żeby był. Dobra, to co, jedziemy, nasz pierwszy zawodnik, zaczniemy od srebrnej karty, a srebrną kartą jest McCartney. Northern Ireland, no dobra. Na lewej z West Hamu, czyli całkiem nieźle, bo nam się... Chociaż nie, bo West Ham to teraz jest... West Ham to teraz jest nie ta liga, co trzeba. O, czy nie? Czy mi się... Nie, BPL, to mi się pomyliło, ale są... Dobra, mniejsza o to, nie będę teraz tutaj... Nie wiem, jak wygląda tabela. Tak czy inaczej, to jest nasz pierwszy zawodnik. Dalej idziemy. Pierwszy złoty dzisiaj to jest Asueko, to lewo obrońca, czyli nam nie pasuje. Musimy jeszcze raz losować. Mamy Huddlestone'a. No dobra. Huddlestone. Musimy przyjąć to i uwaga, uwaga, uwaga. Ostatni dzisiaj zawodnik. 3-2. Przypominam, że zawsze jedziemy po reprezentacji, czyli po tym kraju, z jakiego ktoś pochodzi. Wow, Cherchi, no proszę. Dobra, go sobie ustawimy na napastniku mimo wszystko. Ciekawe, Timo, nie sądziłem, że trafimy Totsa, no ale wykorzystamy go, zobaczymy, jak mu pójdzie w grze. To co, mamy trzech zawodników, dajcie mi teraz chwilę, no i ja się zabieram do tworzenia składu. Okej, skład już jest gotowy, wygląda naprawdę nieźle, ten Cherchi, nie mogę się doczekać, jak widzieliście, zmieniłem troszkę formację, żeby mógł go użyć na jego normalnej pozycji, czyli co, no napastnika, center forward dokładnie. No, w sumie nie wiem, czym to cofnięty napastnik w sumie chyba jest, lekko. No okej, no i tak właśnie to wygląda skład łączna, jego cena to 189 000. Cahilla, postanowiłem nie użyć Totsa, pozwolicie, że jednak będę, zostanę tylko przy Totsie, Cherchim. No i co, reszta bez jakichś specjalnych, fajerwerków. 3 z północnej Irlandii, znaczy się. Trzech zawodników z Anglii, czterech i czterech z Włoch. Gotowi? No to przenoszę wszystko na PlayStation i zagrajmy mecz. No okej, no i jesteśmy skład, jak mówiłem, przeniesiony, wszyscy kupieni tak jak mieli. No i ten jeden Team of the Season, już nie mogę się doczekać, żeby go użyć, bo jego statystyki wyglądają po prostu nieziemsko. No to co, zaczynamy, No i to jest nasz przeciwnik, typowy skład, Serie A. O nie, o nie, o nie, o nie, tylko żeby... Uwaga tutaj na tego. No to jest gol. I 1-0, bardzo wcześnie, niedobrze. Uwaga, z daleka. Uch, cóż za bomba, to mogłoby być. To mogła być naprawdę ładna bramka. No i Cherchi, to jest twoja chwila prawdy. To jest twoja chwila prawdy. O, nie, jakim cudem. No nie wierzę po prostu w to wszystko, co się tu wydarzyło. No nie, 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 Huddlestone do close, bro, yeah! Ta gra to jest jakaś kpina. Proszę, to nie był spalony. No nie wierzę, Cherchi, i ty niby jesteś taki dobry. O, proszę, Cherchi, to jest twoja... A, chwila gówna. O, 2-1. Co za... No to jest gol. To jest... nie cierpię tej drużyny. To jest najsłabsza drużyna, jaką grałem chyba w całej tej serii, naprawdę. Matko boska, jak można być tak słabym? Ty po prostu debilu. Close. No dobra, nie. To jest porażka. Okej, skończyłem ten mecz, ten fatalny mecz. I to była zdecydowanie najgorsza drużyna, jaką kiedykolwiek grałem w losowych składach. Zaraz sobie ich skomentuję sobie, jak tylko zobaczę po kolei co i jak. No oczywiście, no Klose się musi pocieszyć. Kandreva, Klose, oczywiście hat-trick z Ibarbo. Też sobie strzelił. No dobra, chcę iść. Jezus, Morek mi to w tej chwili się denerwuje. Please wait. No i co, na co będę czekał? No, dobra, no zacznijmy od dołu. Hart, on w sumie najlepszym zawodnikiem był w tej drużynie, pomimo tego, że puścił 4 bramki. McCartney, Evans, to jest totalne 3 drewna razem z Darminem. Cahill jako tako jeszcze sobie coś tam radził. Livermore, nie widziałem go ani razu przy piłce. Vivesa tak samo. Huddlestone to jest w ogóle, nie wiem.
co to ma za czuprynę, to fatalnie się nim gra. Kandreva jeszcze jako tako dawał radę, Czerci nie patrzy na jego ocenę, najgorszy zawodnik w całej tej drużynie, ocena to, no jeżeli chcecie go kupić to co, to od razu lepiej go sprzedajcie, bo to jest, no nie da się nim grać praktycznie. No a Brand w sumie też niewidoczny. Tyle mojego komentarza na dzisiaj, dziękuję wam bardzo i do usłyszenia kolejnym razem w losowych składach.